W dzisiejszym odcinku zapraszamy do Elbląga. Sprawdzimy, co dobrego można zjeść w tym mieście. Spodziewajcie się kuchni polskiej, sushi, steków i dobrej kawy. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy w Elblągu, czyli w rodzinnym mieście Soni. Nadarzyła się wyjątkowa okazja, żeby nagrać w końcu odcinek z Elbląga. Był już jeden na kanale. Od tego czasu trochę się w Elblągu zmieniło, a trochę nie. Więc stwierdziliśmy, że odwiedzimy kilka restauracji z tego miasta i zobaczymy, co tutaj można zjeść. Odwiedzimy zarówno miejsca, w których już kiedyś byliśmy, ale nie na kanale, nie było tego pokazane w jakimkolwiek filmie, oraz takie, do których pójdziemy po raz pierwszy. Także myślę, że będzie ciekawie. Nie ma chyba co dłużej tutaj opowiadać o Elblągu. Zaczynamy. Pierwsze miejsce, które odwiedzamy, to Miko Sushi and More. Jak sama nazwa wskazuje, można tutaj zjeść sushi i więcej. Więcej oczywiście dań kuchni japońskich. Skłamałbym, jeśli bym powiedział, że jesteśmy tutaj po raz pierwszy, bo już tu kiedyś byliśmy i parę razy braliśmy stąd sushi na wynos i zawsze nam smakowało, dlatego też zaczynamy od czegoś, co znamy i lubimy. Złożyliśmy zamówienie, zamówiliśmy zestaw, jakieś pojedyncze rolki, no i nie możemy się doczekać, dawno nie jedliśmy sushi. Zamówiliśmy zestaw Kyushu, jak wyspa, jedna z wysp japońskich. W tym zestawie jest 40 sztuk, 6 różnych rolek i łosoś, i tuńczyk, i krewetka w tempurze, i surowe, i pieczone. Taki cały przegląd, prostsze i bardziej skomplikowane rolki. Do tego domówiliśmy jeszcze nigiri z węgorzem, to jest opiekany węgorz w sosie kabajaki, także ma taki słodkawy posmak, a także zamówiliśmy dwie rolki. Jedna to jest Red Dragon i to są California Maki albo Uramaki, czyli nori jest od środka, a nie od zewnątrz, takie odwrócone futomaki, a druga rolka to właśnie futomaki, którą zamówiliśmy i to jest rolka Spider z soft shell krabem, czyli takim krabem w miękkiej skorupie. Jeszcze jedną rolkę domówiliśmy i to była rolka ze szparagami. Nazywała się Maguro Asparagus. Ona w środku miała szparaga w tempurze, a z zewnątrz był opiekany tuńczyk. To jest takie sushi, w którym ma się więcej dziać. To nie ma być królestwo prostoty, tylko właśnie królestwo różnych kompozycji. I są kompozycje bardziej klasyczne, ale też takie bardziej szalone. Gdzieś są jakieś orzeszki ziemne na słodko, gdzieś mogą być jakieś owoce, a mogą być takie bardziej klasyczne, może nie, ale takie bardziej proste, właśnie z sterkiem Philadelphia i awokado. Co mi najbardziej smakowało? To jest dobre pytanie, którego nikt mi nie zadał. To ci najbardziej smakowało, Michiu? Ja generalnie lubię proste sushi, ale też lubię takie, w którym dzieje się dużo i lubię na przykład jakieś takie słodkie akcenty, więc sos kabajaki w przypadku nigiri z węgorzem, czy chyba również tą rolką z soft shell krabem bardzo mi odpowiadał, bo to była miła odmiana od takich bardziej słonych, wytrawnych rolek. Generalnie macie tutaj bardzo duży wybór tych wszystkich rolek, jest ich mnóstwo. Jest duży wybór rolek z rybą niesurową, co może być plusem dla niektórych osób, zwłaszcza tych, które po prostu nie mogą jeść surowej ryby. Myślę, że to jest takie miejsce, w którym każdy znajdzie jakieś sushi dla siebie, niezależnie jaki ma stosunek właśnie do surowej ryby, czy jakichś tam poszczególnych składników. Nie ma to być nie wiadomo jak bardzo japońskie miejsce, nie ma to być nie wiadomo jak wierne jakiemuś tokijskiemu sushi, czy sushi z Kyoto, tylko to jest takie miejsce, żeby każdy znalazł tutaj coś dla siebie i każdy zjadł w miarę smacznie. My często zamawiamy to sushi na wynos, byliśmy tutaj raz albo dwa razy i zawsze wychodziliśmy najedzeni i zadowoleni. Tak jak już Maciej mówił, my z Miko Sushi zamawialiśmy wiele razy. Jak przyjeżdżaliśmy do Elbląga, to często z jakiejś okazji, czy już były urodziny mojej mamy, czy ostatnio urodziny mojej siostry, zamawialiśmy sushi dla całej rodziny i wszystkim zawsze bardzo smakowało. My tu najczęściej szliśmy w jakieś zestawy, ale zawsze mnie też kuszą różne rolki, bo tych rolek jest bardzo dużo. Ja nigdy nie wiem, co wybrać. W ogóle zawsze jak otwieram tą kartę, to po prostu się zastanawiam, Boże, co teraz wybrać. Ale naprawdę wszystko jest dobre. To nie jest takie sushi właśnie, które stawia tylko na prostotę, na najlepszą, najświeższą rybę ever, ale to jest sushi, które na pewno każdemu posmakuje, każdy znajdzie jakąś rolkę dla siebie, czy lubicie tuńczyka, czy lubicie łososia, czy lubicie surową rybę, czy pieczoną, jakieś słodkie sosy, czy może coś bardziej wytrawnego, super takie comfort foodowe, jeżeli będziecie w Elblągu, jeżeli mieszkacie w Elblągu, szukacie pomysłu na obiad, na kolację, a może nawet na jakieś uroczyste wyjście, to zapraszamy. Podam wam cenę jeszcze. Woda 13 zł,
kieliszek wina 12 zł, zestaw Kyushu 206 zł, ta rolka Red Dragon 26 zł, unagi z węgorza 22 zł i to są dwie sztuki, my zamówiliśmy 4, więc 44 zł i to futomaki z krabem 52 zł i jeszcze California maki ze szparagami 28 zł, łącznie wyszło 393 zł, za dość dużo suszy jak na 3 osoby, wyszliśmy nie tyle na jedzeni, co objedzeni. To chyba nie ostatnie suszy, jakie będzie w tym vlogu, ale zjemy też inne rzeczy, idziemy w Elbląg. Przyszliśmy do Studni Smaków. Jest to restauracja, która w Elblągu istnieje ponad 20 lat. My tutaj już byliśmy kilkukrotnie. Jest to takie miejsce, żeby się spotkać, żeby urządzić jakąś imprezę okolicznościową lub po prostu, żeby przyjść coś zjeść. Dominuje kuchnia polska, ale też są jakieś makarony, jest pizza. Są także steki, również z wołowiny dojrzewającej. No taka dość szeroka oferta, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Dzisiaj zamówiliśmy coś, czego nie jedliśmy i coś, co jedliśmy. I to jest jedno z takich miejsc najczęściej rekomendowanych w Elblągu. No i zobaczymy, co tu się dzisiaj wydarzy. Jesteśmy dobrej myśli. Dotarły nasze przystawki. Większość z nich już zjedliśmy. Ja wyczyściłem talerz żurku i był to naprawdę smaczny żurek. Taki w punkt. Trochę kwaśny, leciutko chrzanowy, trochę taki kremowy, była połówka jajka, była swojska kiełbasa, był boczuś, trochę warzyw, było też pire ziemniaczane, także naprawdę porządny talerz bardzo smacznego żurku. Sonia zamówiła krewetki grillowane i była tam jedna taka duża kreweta oraz kilka takich mniejszych. One były grillowane wraz z czosnkiem i chili, do tego jeszcze sos winno-maślany, do tego było tak troszkę zadziornie, troszkę pikantnie, a przy tym naprawdę smacznie. Siostra Soni wzięła zupę pieczarkową. Z racji mojej awersji do pieczarek nie próbowałem, ale ponoć smaczna. Ta zupa pieczarkowa jest jednak tylko i wyłącznie w takiej wkładce kwietniowej. Ten film prawdopodobnie już został opublikowany w maju. Musicie zobaczyć, co w maju Studnia Smaków przygotowała w ramach takiej sezonowej oferty. A teraz jeszcze czas na tatara, którym się, mam nadzieję, podzielimy. Bardzo klasyczny i bardzo smaczny tatar. Takie tradycyjne dodatki, cebulka, ogórek kiszony, marynowane grzybki. Oczywiście do tego jeszcze żółtko jaja, wszystko razem wymieszane. Naprawdę smaczne, no, nie da się przyczepić w jakikolwiek sposób do tego tatara. On niczym nie zaskakuje, bo wiadomo, tatary czasem potrafią zaskoczyć. Ten jest do bólu klasyczny, ale to dobrze, pasuje to do tego miejsca w 100%. A nie powiedziałem, że jeszcze w ramach czekadełka dostaliśmy chleb ze smalcem. Tutaj również smalec bardzo udany. Pieczywo może nie jakieś wybitne, ale przyjmuję smalec w sam raz. Czekamy na dania główne. Nasze dania główne też już zostały praktycznie zjedzone. Dziewczyny zamówiły makarony. Sonia makaron z krewetkami, taki czarny makaron z krewetkami z dodatkiem mleczka kokosowego. Całkiem w porządku, a siostra Sani zamówiła makaron z chorizo. Wydaje mi się, że ten z krewetkami był lepszy, ale ten z chorizo też pochodzi z tej kwietniowej wkładki, więc kiedy wy to oglądacie, prawdopodobnie już go w karcie nie ma. Ja z kolei zamówiłem szaszłyk, który już tutaj kiedyś jadłem i pamiętam bardzo przyjemny sposób podania, czyli mięso nabite na kijek i podane w taki wiszący sposób. Jest to szaszłyk wieprzowo-drobiowy, czyli są kawałki polędwiczki wieprzowej oraz kawałki kurczaka. One są owinięte w boczek, przekładane cebulą. Jest to bardzo smaczne. Polędwiczka wieprzowa, jak i kurczak, bardzo soczyste. To jest chyba najważniejsze tutaj, bo często polędwiczka wieprzowa i kurczak potrafią być przesuszone, ale tutaj wszystko jest soczyste, wszystko jest smaczne. Jedyna wada tego szaszłyka to, że tego mięsa tutaj wcale tak dużo nie było. Były dwa kawałki kurczaka i dwa kawałki polędwiczki i chciałoby się po prostu więcej tego mięsa. Do tego mieliśmy furę ziemniaków oraz furę grillowanych warzyw, głównie papryka, cukinia oraz bardzo dużo pieczarek. Jak widzicie, pieczarek nie zjadłem, grillowanych warzyw za bardzo też nie. Ziemniaki były mało słone. Jest tutaj podany taki sos czosnkowy, więc można sobie w nich maczać albo po prostu posolić, bo sól też jest dostępna. Smaczny szaszłyk. Jadłem w życiu lepszy, ale ten jest naprawdę porządny, dobrze wykonany. Jedyne, czego by się chciało mieć więcej, to samego mięsa. Generalnie wszystko było smaczne, nie było nic niedobrego, niesmacznego, nieświeżego. Ale to są takie dania, powiedzmy, takie raczej proste, raczej nie będzie jakichś wow, jakichś zachwytów. Jeżeli mamy makaron, to mamy dobrze przyrządzone krewetki. Jeżeli mamy szaszłyk, to jest spoczko, soczyste mięso. Ale te dania, mam wrażenie, że są czasem takie niedopracowane. Że ten mój makaron już pod koniec był taki dla mnie dość mocno mdły. Ten makaron z chorizo Nicoli był taki nijaki. Spoko był żurek, dobry był tatar, ale to też taki bardzo prosty, polski tatar, bez żadnych udziwnień.
Ja stwierdzam, że to jest bardzo dobra restauracja na właśnie takie wyjście w kilka osób, bo każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, bo tam są i ryby, i makarony, i mięsiwa, i pizza. Ciężko się do czegoś przyczepić, ale ciężko też się jakoś czymś mocno zachwycić. Zgadzam się z tym, co powiedziała Sonia, to jest właśnie takie bezpieczne miejsce. Nie ma tutaj żadnych udziwnień, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, ale też nie o to w tym miejscu chodzi. A jakie są ceny? Krewetki z czosnkiem i ostrą papryką, ta przystawka 47 zł i za tyle samo makaron z krewetkami, też 47 zł, żurek 17 zł, szaszłyk wieprzowo-drobiowy 43 zł, duże piwo 14, a małe 12 zł, tatar wołowy 34 zł, woda 0,7 litra 12 zł, zupa pieczarkowa 16 zł i spaghetti z chorizo 37 zł. Łącznie za 3 osoby, które mega się najadły, bo były w sumie 4 przystawki, a nie 3, 279 zł. Są też droższe dania w menu, bo są steki. To była studnia smaków, a my nie kończymy oczywiście jedzenia w Elblągu. Idziemy dalej. Skoro zjedliśmy obiad, to przyszliśmy na coś słodkiego i przyszliśmy do w miarę nowego miejsca w Elblągu. Większość restauracji z tego materiału to są miejsca, które już istnieją od lat w Elblągu i są raczej na takie większe wyjścia z jakiejś okazji albo żeby się spotkać w większym gronie. A teraz jesteśmy w kawiarni Kafelek. Można tutaj zjeść ciasto, można zjeść jakąś kanapkę, ale też można się napić kawy i to kawy speciality, czyli coś, czego w Elblągu do tej pory chyba nie było. Porównując wnętrze chociażby tego miejsca do innych, które w tym filmie widzieliście, no to jest o wiele nowocześniej, o wiele tak swobodniej. No i zamówiłem kawkę, zamówiliśmy dripa za 16 zł, to jest większy rozmiar tej kawy przelewowej, a także ciasto, sernik baskijski. Był też sernik szefowy za witryną, no i się zastanawiałem, co wybrać. Poszedłem w baskijski, bo tam jest sam ser, sam sernik. Nie ma dodatku, nie ma żadnego spodu, nie ma żadnej polewy. Spróbujemy sernika baskijskiego. Mam tu serniczek, a w zasadzie już połowę kawałka. Jest to sernik baskijski, jak mówimy, czyli z wierzchu jest taki przypalony, jest taki wręcz czorny, a w środku jest puszysty sernik, bez zbędnych dodatków, i to jest przepyszne i to wystarczy do szczęścia. Nie trzeba dodawać białej czekolady, ciemnej czekolady, mlecznej czekolady, owoców, niczego nie trzeba dodawać. Sam sernik może być fantastyczny i ten taki jest. A do tego kawusia z dripa. Tutaj widzimy, że mają kawę tylko z jednej palarni chyba. Można zresztą kupić ziarna do domu sobie. I to jest akurat taka kawka, która miała mieć nuty czekoladowe, śliwkowe i wiśniowe. I rzeczywiście taka śliwka w czekoladzie, moim zdaniem wyczuwalna. Fajne miejsce, kawiarnia speciality, jakich wiele można powiedzieć, ale wiele jest takich kawiarni speciality w Trójmieście, w Warszawie, w Poznaniu, ale nie w Elblągu. W Elblągu to jest pierwsza i czuję, że faktycznie będę tutaj wpadał i na kawkę, i na ciacha. Podoba mi się. Po kawce i po serniku należy się odpoczynek. I widzimy się przy kolejnym posiłku wieczorem albo jutro. Zobaczymy. Na wieczór przyszliśmy do restauracji Steakhouse and Pizza by Duchówka. Duchówka to jest restauracja po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler, w której straszył duch, stąd nazwa. Byliśmy w ogóle w tej restauracji nawet z zamiarem nagrania odcinka, chyba w 2020 albo 2019 roku, ale już wtedy ta restauracja miała niewiele wspólnego z tym, co zrobiła Magda Gessler, więc koniec końców odcinek nie powstał. Poszliśmy tam, w menu nie było żadnego dania, które wprowadziła Magda Gessler, więc troszkę z tego zrezygnowaliśmy, ale już wtedy były tam steki. To oczywiście jest w trochę innym miejscu w Elblągu niż ta restauracja, w której teraz się znajdujemy, ale steki pozostały i Sonia sobie dzisiaj na kolację zamówiła stek T-bone. Czyli to jest rozbęd i polędwica, kawał steku z kością. Ja spróbowałem, to jest wołowina dojrzewająca, wołowina sezonowana, bardzo, bardzo smaczna. Naprawdę bardzo, bardzo udane mięso. Z tego wszystkiego, co my tutaj jemy, chyba najsmaczniejsza rzecz, tak szczerze. Mimo, że inne rzeczy też są smaczne. Ja mam bułeczki bao i tutaj w wersji z szklaną wołowiną, do tego awokado. Do tego jest ser cheddar, dużo sosu barbecue, majonez holendrowo-cytrynowy oraz frytki z batatów. Można też wziąć te bułeczki bao z kurczakiem i tam już nie ma żadnego sosu. Jest to taka bardziej dietetyczna wersja. Można sobie tego majonezu z kolendrą doładować do bułki. I wtedy jest, myślę, smaczniejszy. I co my poza tym tutaj jeszcze jedliśmy? Pizzę. Naprawdę smaczna. Mimo tego, że jedliśmy ją już troszkę chłodną, no bo zajęliśmy się właśnie tymi bułeczkami bao, stekiem i innymi rzeczami. No i niestety tę pizzę zjedliśmy już troszkę letnią, ale wciąż smaczną. To akurat była pizza diavola, sos pomidorowy, mozzarella i salami picante.
ciasto cieniutkie na środku, z zewnątrz troszkę wyrośnięte, troszkę takie pulchne i myślę, że tutaj warto przyjść na pizzę, warto przyjść na steak. Powtórzy się ten steak, który jadła Sonia, ten T-bone, to była najlepsza rzecz, jaką zjedliśmy do tej pory w Elblągu. Sezonowany, wysmażony tak jak chcieliśmy na medium rare i w smaku naprawdę wyśmienity. Te bułeczki bao były w porządku, były smaczne, aczkolwiek myślę, że można zjeść lepsze bułeczki bao w jakichś takich bardziej azjatyckich restauracjach, czy w Gdańsku, czy w Warszawie, czy w Poznaniu. W Elblągu jednak takich miejsc nie ma, więc śmiało możecie sobie taką bułeczkę bao zamówić. Wracając do tego steku, mógłby ten stek być pokrojony przy podaniu. O wiele łatwiej by się go jadło. Jest taka praktyka w steakhouse'ach, że obsługa takiego steka kroi na takie mniejsze kawałki. Efektownie to wygląda i łatwiej jest zjeść tego steka. Pizza też była bardzo w porządku, bardzo nas to ucieszyło. No i jakie są ceny? T-bone, zacznę od tego steka, 129 zł, ale do tego trzeba doliczyć dodatki, jeśli chcemy zjeść dodatki. Ziemniaki za dyszkę, kolesterol za 12 zł i masło ziołowe za 8 zł. Także no, wychodzi dość drogo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że są jeszcze te dodatki, ale smak to naprawdę wynagradza. Bułeczki bao 56 zł, to są 3 sztuki, a pizza diavola 33 zł. Zamieniliśmy centrum Elbląga na willę Piękny Widok. Ona nie jest jakoś bardzo oddalona od centrum. Wystarczy się przejechać jakieś 5 minut autem i jest to z jednej strony taki mały hotel, taki mały pensjonat. Można tutaj przenocować, a z drugiej strony jest tutaj restauracja. Przede wszystkim nastawiona na jakieś imprezy okolicznościowe, ale też można tutaj przyjść, po prostu zjeść obiad. I tutaj w karcie dominuje w zasadzie kuchnia polska, ale w takim może bardziej wykwintnym wydaniu, takim rzadziej spotykanym, niedomowym, wciąż tradycyjnym, z jakimiś autorskimi twistami szefa kuchni. Też są jakieś makarony, jest nawet jakaś pizza gdzieś tam. Wydaje mi się, że w Elblągu w każdej restauracji musi być makaron i pizza. A poza tym właśnie kuchnia polska. My złożyliśmy zamówienie. Będzie trochę dziczyzny, będzie trochę rzeczy lubianych i nielubianych. Zanim będą nasze zupy, bo zamówiliśmy zupy, to dostaliśmy chleb ze smalcem i jest to naprawdę dobry, cieplutki chlebek i bardzo dobry smalec. Tak porównujemy ze studnią smaków, bo byliśmy tam wczoraj, no to jednak tutaj i smalec, i pieczywo smaczniejsze. Dostaliśmy też pyszne lemoniady, takie kwaśne, nie za słodkie. Zapowiada się naprawdę dobrze. Zapowiedziałem, że będzie coś, co lubimy wszyscy i coś, czego wiele osób nie lubi. Sonia zamówiła rosół i jak możecie się domyślić, to no, to jest ta rzecz, którą lubimy wszyscy. Jest to taki tradycyjny, trochę weselny wręcz rosół. Tradycyjny rosół z makaronem, z marcheweczką, z pietruszką. Ja zaś zamówiłem rzecz, której wiele osób nie lubi. Jest to czernina. Czernina z kluseczkami, z marchewką, bakaliami, z kawałkiem piersi kaczki. No jest to zupa bardzo intensywna, taka dość złożony jest ten bulion, bo z jednej strony jest taki lekko słodkawy, ale też taki trochę mięsny. Bardzo smaczna czernina. Nie jadłem czerniny od wielu lat. Ostatni raz chyba wtedy, kiedy robiłem taki film o kuchni wielkopolskiej. Wtedy tą czerniną się zajadałem. Tutaj wszystko mi bardzo smakuje, zwłaszcza ten bulion. Troszkę niepotrzebna jest myślę ta pierś z kaczki. To były takie dwa duże kawałki piersi z kaczki, która akurat nie jest jakaś super smaczna moim zdaniem. Taka suchawa, trochę ciągnąca się, nie wprowadza tutaj jakiegoś większego smaku. Kluseczki tutaj są bardzo miękkie, takie rozpływające się w ustach. Nie każdy lubi, niektórzy może woleliby, żeby zęby się na czymś przez chwilę chociaż zatrzymały, ale mi to odpowiada. No i śmieszna sprawa, bo po spróbowaniu tej czerniny, jak się spróbuje rosołu, no to rosół wydaje się taki nijaki i niedoprawiony. Takie to jest intensywne. To jest jedna z rekomendacji szefa kuchni. Tutaj jest osobna strona z jego rekomendacjami. I myślę, że słusznie, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa i bardzo smaczna zupa. Myślę, że jeśli macie się gdzieś przekonać do czerniny, no to właśnie tutaj. Dania główne mamy takie bardziej wykwintne. U mnie jest comber z sarny, do tego pire ziemniaczane, sos na bazie buraków i wina Porto. Także jest taki z jednej strony winny, z drugiej lekko słodki. Świetnie to pasuje do sarniny. A do tego wszystkiego jeszcze groszek cukrowy. Samo mięso naprawdę dobrze przygotowane. Jest taki lekko różowawe w środku. I bardzo smaczne. Niestety jest dość mocno przysypane pieprzem. O ile pierwszy kęs jest taki super, super mięso, o tyle później robi się mocno pieprznie i myślę, że jest to po prostu niepotrzebne. Jestem zadowolony, ale nie w 100%. Sonia z kolei wzięła zrazy.
zrazy z jelenia. I to jest chyba największa wada tego dania. Mięso jelenia jest dość chude w porównaniu do wołowiny, z której zazwyczaj robi się zrazy. I trochę w smaku to mięso jest takie troszkę nijakie. Do tego mamy pire ziemniaczane, mamy kluski śląskie, grzybki były, był jakiś taki sos a la malinowy. I tutaj też super kompozycja dania, dobrej jakości składniki. Tylko generalnie ten jeleń do zrazów chyba nie do końca nam pasuje. Jednak co zraz wołowy, to zraz wołowy. To miejsce nazywa się Villa Piękny Widok i rzeczywiście nazwa nie kłamie. Tak jak mówiłem, tutaj odbywają się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i przede wszystkim po to chyba istnieje tutaj ta restauracja. Gości dzisiaj wielu w środku nie było, przynajmniej póki co. Jeśli chodzi o jedzenie, to najbardziej smakowała mi ta czernina. Myślę, na nią z chęcią bym tutaj wrócił. Dania główne były, tak jak mówiłem, troszkę chyba przekombinowane. Smakowały mi wprawdzie, ale wydaje mi się, że można było je zrobić po prostu lepiej. Jakie są ceny? Rosół 15 zł, lemoniada 16 zł, czernina 19 zł, zrazy z jelenia 59 zł i comber sarny zdecydowanie najdroższy 92 zł. Tyle z Willi Piękny Widok, idziemy dalej. Na koniec przyszliśmy do Tamago Sushi. Zaczęliśmy od sushi i kończymy sushi. My tutaj stąd braliśmy chyba tylko sushi na wynos. Nigdy chyba nie siedzieliśmy tutaj i nie jedliśmy. Ale jak braliśmy na wynos, to nam smakowało. Tutaj mieliśmy zarekomendowanych już kilka rolek, więc nie bierzemy zestawu. A wzięliśmy kilka różnych rolek, zarówno futomaków, jak i uramaków, czyli rolek Kalifornia. Do tego też wzięliśmy nigiri, których nikt nie rekomendował. Ale sprawdzimy. Dostaliśmy nasze zamówienie w dwóch turach, bo tyle zamówiliśmy. Mam tutaj bardzo dużo różnych rolek. Tak jak mówiłem, są głównie futomaki oraz uramaki. Maki zwane też rolkami Kalifornia. Zamówiliśmy też zestaw nigiri, który myślę, że ze wszystkich tych rzeczy był tutaj najsłabszy. Jednak tutaj im bardziej skomplikowana rolka, im więcej się w niej dzieje, im mniej jest prostoty, tym wypada lepiej. I te rolki bywają naprawdę mocno pokręcone. Jest na przykład rolka bez ryżu, za to z tatarem z tuńczyka na ostro. W środku jest krewetka w tempurze. Mamy tam też trochę sriracha, tykwę. No dzieje się dużo. Rolka w ogóle nazywa się petarda. Ma swoją nazwę. Nie każda rolka ma tutaj swoją nazwę, ale ta akurat dostała i myślę, że ta petarda dobrze oddaje smak tej rolki, bo jest dość pikantna, jest inna, jest zaskakująca i wybuchowa. Mamy takie bardziej klasyczne rolki, na przykład z łososiem, awokado, serkiem Philadelphia. No i takie bardziej pokręcone jest na przykład rolka numer 10 z California Maki, czyli w środku jest por w tempurze. Są między innymi marynowane grzybki. Na ryżu jest jeszcze położony opiekany łosoś. Do tego sriracha, trochę togarashi, czyli takiej ostrej czerwonej papryki. Ja widzę też tutaj jakąś ikrę. No dzieje się mnóstwo, jeszcze to jest orzeszkami przysypane. Także jak ktoś szuka w sushi w Polsce autentyczności, takiej typowej japońskiej szkoły, no to tutaj się złapał za głowę i pewnie pomyślał: Jezus Maria, co to jest? Co to jest? Jest też na przykład rolka z mango. Mango też jest na wierzchu, jak ten opiekany łosoś. Jest tuńczyk, jest ogórek, jest coś w tempurze. No dzieje się generalnie. Są właśnie rolki z surową rybą, z pieczoną, z opiekaną, z rzeczami w tempurze. Także to jest kolejne miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Aczkolwiek w przeciwieństwie do Miko, tutaj ten wybór jest dużo, dużo mniejszy. Tamtych rolek było po kilkadziesiąt na każdy rodzaj, a tutaj jest po kilkanaście. Minusem tych rolek jest to, że niektóre się troszkę za bardzo rozwalają. Nie powinny. Trochę Maciek się mnie próbuje dopiero. Gdzie mi bardziej smakowało, czy w Miko, czy w Tamago. Różnica jest taka, że jak byliśmy w Miko, to było pierwszy raz, jedliśmy sushi od paru tygodni. Byliśmy po naszej wycieczce do Stanów i generalnie bardzo długo nie jedliśmy sushi, a teraz przyszliśmy tutaj i tak naprawdę sushi jedliśmy parę dni temu. Więc nie ma tego efektu takiego wow, dawno nie jadłam sushi. Więc chyba takie wrażenie mieliśmy lepsze po Miko, ale tu tak naprawdę rolki są bardzo dobre. My właśnie mieliśmy wszystkie rolki polecane przez naszych znajomych. Wiedzieliśmy konkretnie co zamówić. Mi bardzo smakowała ta rolka mango z węgorzem w środku. Więc ją polecam, ale poza tym wszystkie naprawdę były pyszne, jesteśmy objedzeni, trochę rolek zostało jeszcze na wynos, oczywiście polecamy. Jestem zadowolony, jak to sushi smakowało, wiadomo, to było takie sushi właśnie bardziej wykręcone, pomysłowe, kreatywne, ale też odchodzące od tego japońskiego pierwowzoru. Nigiri było bardzo średnie, za to już te wszystkie rolki z różnymi dodatkami naprawdę dały radę. Szkoda, że się niektóre rozpadały. Jakie ceny? Karapka wody 15 zł, lemoniada arbuzowa 15 zł, futomaki z łososiem 27 zł, futomaki z tuńczykiem 32 zł, rolka petarda 37 zł, Kalifornia numer 3 37 zł i Kalifornia numer 4 też 37 zł, szóstka ta z węgorzem 39 zł i dziesiątka ta z opiekanym łososiem 38 zł, do tego jeszcze był zestaw nigiri.
55 zł, to możecie sobie, myślę, darować. Łącznie 332 zł za sushi dla 4 osób w zasadzie. I to tyle z Elbląga. Było generalnie smacznie, wiele tutaj restauracji tak bezpiecznie podchodzi do układania karty. Nie było jakichś wielkich zaskoczeń, nie było jakichś takich dań zjawiskowych. Był fantastyczny steak i to jest chyba mój numer jeden, jeśli chodzi o ten odcinek. Aczkolwiek też bardzo podobała mi się kawiarnia Kafelek. Z chęcią będę do niej wracał. Głównie odwiedziliśmy takie restauracje na większe wyjścia, na wyjścia z jakiejś okazji, gdzie trzeba wydać więcej pieniędzy. Także piszcie może w komentarzach, jakie polecacie miejsca w Elblągu z jedzeniem, które są tańsze, które są takie bardziej na co dzień, nie wiem, jakieś burgery, pizza, kebaby. No śmiało, polecajcie w komentarzach, a ja się już żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka do końca. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.